korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Takie słowa słyszymy podczas liturgii dziś, 19 grudnia. Znów kolejny tytuł, który odnosi się do Jezusa Chrystusa. Korzeń Jessego. Jesse był ojcem króla Dawida. Wspomniałem już o tym, że dom Dawida otrzymał obietnicę, że Bóg obiecał królowi Dawidowi, że jego dom, dom królewski, ród królewski, będzie trwał na wieki. Inni prorocy mówili o tym, że z tego pnia, z tego korzenia Jessego wyrośnie różdżka, nowy potomek, który obejmie władzę, panowanie. A zatem ten termin korzeń Jessego wiąże się z władzą królewską, z królowaniem. Jest to znak, to królowanie Chrystusa nie obejmuje tylko jednego narodu. Bóg postawił korzeń Jessego, Bóg postawił Chrystusa jako sztandar narodów, jako znak, wokół którego gromadzą się wszystkie narody, wszystkie ludy, wszystkie języki całego świata. Wołajmy dziś do Chrystusa. Przyjdź, korzeniu Jessego, aby nas uwolnić i już dłużej nie zwlekać.